Dzień dobry, głos Rodła z Wrocławia, Tadeusz Szczyrbak, prezes zarządu Fundacji Rodzina Rodła we Wrocławiu. Bardzo serdecznie witam wielką rodzinę Lasów Państwowych. Wszystkie regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, dyrekcje regionalne, ale także dyrekcję krajową w Warszawie i przede wszystkim 400 kilkadziesiąt nadleśnictw w Polsce, w całej Polsce, tę wielką rodzinę Lasów Państwowych. Składam Państwu życzenia z okazji wielkiego jubileuszu. W tym roku przypada stulecie Lasów Państwowych 1924-2024. I rodzina Rodła Wrocław, nasza fundacja, wdzięczna Lasom Państwowym za codzienną służbę, za troskę o państwo polskie, za też mecenat nad historią, edukacją, wychowaniem młodego pokolenia, za to też, że byliście Państwo w ostatnich latach często dobrodziejem naszej fundacji, naszych projektów, naszych wniosków. My jako beneficjent, jako przyjaciel Lasów Państwowych, jako Fundacja Rodzina Rodła we Wrocławiu życzymy Państwu wszelkiego dobra, zdrowia, pogody ducha, całym zespołom nadleśnictw, ale także Państwa rodzinom. Niech Wam towarzyszy zdrowie, spokój ducha, sympatia najbliższego otoczenia. Życzymy wszystkiego dobrego i zdrowia drukowanymi literami stąd z Wrocławia, z Ostrowa Tumskiego, z otoczenia Kościoła Świętego Marcina, tu z otoczenia Prawd Polaków, spod znaku Rodła. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dasz Bur, Tadeusz Szczyrbak, prezes zarządu Fundacji Rodzina Rodła dla wielkiej rodziny Lasów Państwowych w całej Polsce.